Także w dzisiejszym odcinku pokażę wam, co znajduje się w tej nowej chatce, która znajduje się na tej nowej krainie, do której trzeba się wspinać poprzez chmurki. Oczywiście pamiętajcie przed zaczęciem tego odcinka zostawić suba, jak i lajka, ponieważ dobijamy, nie wiem, 9000 subów do końca tego miesiąca, może się uda, dopiero za 30 kwietnia, także widzowie, zostawcie suba, jak ktoś jest nowy. No więc dobra, widzowie, jesteśmy na Pet Simulatorze i jesteśmy przy tej chatce, ja już to odblokowałem, także widzowie, wchodzimy i tak wygląda ta chatka i jest naprawdę fajne to, ale no trochę mało to jest chatka i tutaj mamy tego hoverboarda i klikamy na niego E i dostaliśmy nowego hoverboarda, sobie zobaczymy, jak on wygląda. Tutaj mamy jakiegoś królika, no mały tu jest to pomieszczenie, nie ma co tu w ogóle gadać i no dobra, także widzę, ubieramy nowego hoverboarda, a już mam go wybranego i on ma tylko dwa, dobra. Czyli no tego powera, ale ładny jest ten hoverboard, zobaczcie widzowie, jaki fajny hoverboard, dobra. Także widzowie, taki za darmo hoverboard, dość spoko. Ogólnie były trzy questy. Pierwszy quest to było rozwalenie 200 tych coinów, to właśnie tych 200 coinów trzeba było rozwalić. Następny quest to było rozwalenie tych 30 tych większych coinów i ostatni quest to było otworzenie 100 jajek. Tam, no tam na górze po prostu były jajka, były dwa jajka i trzeba było 100 jajek otworzyć tych po prostu nowych. No i wtedy mogliście sobie odblokować to i no i weź i mogliście zdobyć tego hoverboarda. Także jak myślicie, dla mnie spoko ten hoverboard za darmo, ale trochę wydaje mi się, że za dużo męczenia się z tym było, bo jednak ja to chyba robiłem ile? Ja to robiłem jakoś 40 minut, no bo trochę to robiłem. Także moim zdaniem widzowie, no to takie se było opłacalne, poza tym ta chatka była taka mała, że tam w ogóle no nie ma co zbytnio oceniać nawet. A tak ogólnie poza update'em to on jakiś chyba duży nie jest, tak mi się wydaje. Zostało dodane takie jajko, które wygląda tak w sumie, tak szczerze tak se wygląda. No i tam parę innych wiadomo jeszcze innych rzeczy, ale no spoko, taki hoverboard za darmo, git zawsze. Także to było na tyle w tym krótkim odcinku. A jeszcze chciałem się spytać was, czy byście chcieli live'a z otwierania tych jajek. Możemy sobie jutro zrobić tego live'ika takiego i potwierać te jajka. Także ja z panem widzowie, no i elo.